No cześć! I witam Cię ja oraz moja ujebana ściana w filmie o Kratosie. Przedstawię Wam 5 powodów, dlaczego seria God of War okazała się sukcesem. Zaczynamy! Kiedyś powiedziałbym, że grecka, ale ostatnio pojawiała się również nordycka, więc kto wie, czy za 10 lat nie zobaczymy Kratosa walczącego z bogiem słońca Ra w Egipcie. Nie no kur... To słońca nas zabraknie. Kratos, no szkur... Mitologia. Myślę, że to najważniejszy element Boga Wojny, bo wyobrażacie sobie Kratosa, który zamiast polować na bogów, mityczne bestie, musi polować na jakieś utopce i strzygi? W sumie Geralt miałby dobrą konkurencję. Nie pierdol. W końcu Kratos by się nie patyczkował z jakimś srebrnym patykiem na potwory, tylko gołymi pięściami pokonałby nawet takiego ukrytego, z którym Geralt miał malutkie problemy. Nie pierdol. Nie pierdol. Ale mitologia w God of War to nie tylko lista przeciwników do pokonania. Jasne, są ważni, tak jak wspomniałem wcześniej, ale oni tylko wypełniają ten świat, dopełniają go, a bardziej ważna jest sama historia. Opowieść Kratosa idealnie łączy się z całą mitologią. Przykład. Zapewne każdy z Was zna opowieść o Prometeuszu, tytanie, który postępował wbrew woli Zeusa, przez co został przywiązany do skał Kaukazu, aby pewien sęp orzeł mógł się codziennie najeść i jego wątrobą. Ten, kto nie ogarnia, to wątroba po przez tego ptaka była regenerowana. Zapewne Zeus używał zwoju leczenia z gotika. Oczywiście opowiedziałem to w wielkim skrócie, ale wracając do sedna. Tak było w micie i tak jest również w grze, tylko w grze jest ekstra scena, kiedy Kratos spotyka Prometeusza, przez co Prometeusz dostaje swoje alternatywne zakończenie stworzone właśnie przez Kratosa. I co ciekawe, łatwo można uwierzyć, że tak było w micie. Podczas grania wierzymy, że Kratos jest w tym świecie potrzebny i nie został dodany tam na siłę. Tak jak moje wstawki. Nie pierdol. Stwierdziłbym nawet, że gdyby ktoś, kto nigdy nie słyszał o mitologii greckiej i nordyckiej, zagrałby w serię God of War, to pomyślałby, że faktycznie tak działo się w mitach, a same gry Kratosa są tylko ekranizacją opowiadań. Ja osobiście, gdybym wcześniej nie słyszał o mitologii, myślę, żebym uwierzył. A później w szkole na lekcji polskiego bym się pytał nauczycielki. Proszę pani, a kiedy Kratos zajebie Zeusa? Chłopcze, to nie God of War! No to a kiedy zajebie Zeusa? Czy muszę coś jeszcze mówić, dlaczego jest to aż tak ważne? Tak, ty gnijący ochłapie. Dobra, dodam 4 słowa. Krew, flaki, przemoc, po walce, cycki. Dlaczego akurat Kratos? Bo bez Kratosa God of War to nie God of War, kurde. Bo tak jak Crash Bandicoot bez Crasha nie byłby Crashem, tak jak Dragon Ball bez Goku nie byłby Dragon Ballem, tak jak Gotik bez bezimiennego nie byłby Gotikiem. W sumie... Wiecie, o co chodzi. Gdyby w tej serii nie byłby głównym bohaterem, największy skurk w historii gier wideo, to seria God of War nie osiągnęłaby takiego sukcesu. Kiedy widzę, jak Kratos wyrywa flaki, to od razu wycie staje się piękniejsze. Zagadki? Niby co w nich takiego zarypistego? A to, że dają chwilę oddechu po walce. Zamiast walczyć w nieskończoność jak mój stary z politykami przed telewizorem, można się odprężyć, kombinując nad rozwiązaniem łamigłówki. No i wkurwie Kratosa trochę opada, w końcu nie ma z kim walczyć, co nie? Jednak nie. Jednak bardziej go to wkurwa. To dlatego twórcy dali zagadki logiczne, aby gniew Kratosa buzował w nim, kiedy nie może rozwiązać zagadki. Tak jak ja zadania znam. Do momentu, kiedy spotyka wrogów. I dlatego wszystkie starcia Kratosa kończą się... tak.
Zagadki są zarypiste. A po co one? Co to kurwa? Platformówka czy slasher? No slasher. No ale kto chciałby napisać się bez przerwy? No odpowiecie Kratos i... No i macie rację. W końcu w trybie areny tylko walczy i nic nie robi, prawda? No prawda. No ale ty nie jesteś Kratosem. Mylę się? Tak, padalcu! Co? Jedna bestia mniej! Dobra, ten nie żyje, więc ja dokończę elementy platformowe. Bez nich byłoby tak samo nudno jak bez zagadek. Kratos by się może dobrze bawił, ale jednak dla gracza byłoby to strasznie mech nudne i słabe. Zróżnicowanie musi być. I tyle miałem wam do przekazania. Dajcie znać, jak wam się podoba taki content, co według was jest najważniejsze w God of War i cóż, do następnego!